dziś wezwany został do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Chargé d'Affaires ad Interim Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, któremu złożono notę protestacyjną w związku z uczestnictwem dwóch pracowników amerykańskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w Polsce 1 maja w czołówce nielegalnego pochodu. W nocie stwierdza się, że 1 maja 1985 roku w Krakowie Nowej Hucie funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej izolowali w okolicy kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej zachowującą się agresywnie czołówkę nielegalnego pochodu, z której 15-osobowa grupa uczestników została zatrzymana o godzinie 16:10. Powodem zatrzymania było wznoszenie antypaństwowych okrzyków, niesienie transparentów o wrogiej treści oraz rozrzucanie ulotek. W tej 15-osobowej grupie, wylegitymowanej w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Nowa Huta, dwóch uczestników zostało zidentyfikowanych jako dyplomaci amerykańscy. Byli nimi William Harwood, pierwszy sekretarz ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, oraz David Hopper, konsul w konsulacie Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Obaj zostali zwolnieni natychmiast po ustaleniu ich tożsamości z uwagi na przysługujące im immunitety. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swej nocie oświadczyło, że działalność tych dwóch pracowników misji amerykańskich w Polsce stanowi jaskrawe pogwałcenie przez nich ich statusu dyplomatycznego oraz podstawowych norm i zwyczajów międzynarodowych. Stanowi ona niedopuszczalne mieszanie się w sprawy wewnętrzne naszego państwa i jest sprzeczna z zasadami działalności dyplomatycznej lub konsularnej. Tego rodzaju działalność dyplomatów amerykańskich w Polsce nie może nie obciążać stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które z winy właśnie Stanów Zjednoczonych znalazły się w stanie krytycznym. Polacy chcą żyć w pokoju i spokoju. Dali temu raz jeszcze wyraz w czasie wczorajszych manifestacji pierwszomajowych. Ale spokój w naszym kraju nie wszystkim jest na rękę. Nie brak nielicznych, którzy za amerykańskie srebrniki gotowi są skalać własną ojczyznę. Jednakże jest ich coraz mniej, rozmaitych Kuroniów i Jaworskich. Coraz mniejsze efekty przynosi amerykańska agresja propagandowa na falach finansowanych przez Centralną Agencję Wywiadowczą, rozgłośni Wolna Europa czy Głos Ameryki. W tej sytuacji na polecenie swych mocodawców z Waszyngtonu zdejmują przyłbicę sami agenci CIA i próbują wykonywać robotę, której nie mają komu zlecić. Tak właśnie było wczoraj w Nowej Hucie. To, że ich działalność sprzeczna jest z elementarnymi zasadami statusu dyplomatycznego, nie ma żadnego znaczenia. A przecież we wstępie do Wiedeńskiej Konwencji Dyplomatycznej z 1963 roku stwierdza się, że dyplomaci winni działać na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między swoim krajem a państwem, w którym są akredytowani. Wczorajsze postępowanie panów Harwooda i Hoppera jest kolejnym przejawem rzeczywistego stosunku Stanów Zjednoczonych do Polski. Stosunku polegającego na utrzymywaniu głównych restrykcji gospodarczych, agresji propagandowej, upartym kontynuowaniu mieszania się w wewnętrzne sprawy naszego kraju, udzielaniu poparcia siłom antypaństwowym prowadzącym działalność sprzeczną z prawem. Postępowanie pierwszego sekretarza ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i konsula Stanów Zjednoczonych w Krakowie nie można określić inaczej jak prowokacją polityczną. Tym bardziej, że mamy jeszcze żywo w pamięci incydent z panem pułkownikiem Meyerem, attaché wojskowym ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, który kilka tygodni temu przechwycony został wraz z żoną na gorącym uczynku w czasie filmowania obiektów wojskowych. Kolegium do spraw wykroczeń przy naczelniku dzielnicy Warszawa-Żoliborz rozpatrzyło dziś w trybie przyspieszonym wnioski o ukaranie osób, które 1 maja dopuściły się zakłócenia porządku publicznego. Między innymi kolegium ukarało Jacka Kuronia i Seweryna Jaworskiego karami zasadniczymi po 3 miesiące aresztu, karami dodatkowymi, podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości, a także obciążyło obu kosztami postępowania. W krakowskich kramach dominikańskich gościłem często przy okazji prezentowania wystaw wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Kolejna moja tu obecność wiąże się z otwarciem pierwszej w kraju galerii plakatu. Działalność tej placówki zainaugurowała wystawa plakatu antywojennego. Do najbardziej znanych należą dzieła Tadeusza Trepkowskiego. Ich symbolika przypomina o ciągłym zagrożeniu ludzkości przez wyścig zbrojeń. Swoją twórczością artysta protestuje przeciwko atomowej zagładzie. Krakowska ekspozycja obejmuje także kilkanaście plakatów, których tematem przewodnim jest pamięć tych, którzy oddali swe życie w walce z faszyzmem. Mimo że większość dzieł powstała wiele lat temu, do dziś zachowują one aktualność, przypominając wszystkim o potrzebie utrzymania pokoju na ziemi.